Stefan Grabiński. Ultima Thule. Czyta Adam Michniewicz. Lat temu 10. Zdarzenie przybrało już kształty rozwiewne, niemal senne. Zasnuło się błękitną mgłą rzeczy minionych. Dziś wygląda jak wizja lub jak szalone marzenie, a jednak wiem, że wszystko do najdrobniejszych szczegółów było naprawdę tak, jak pamiętam. Od owej chwili wiele zajść przesunęło mi się przed moimi oczyma. Dużo przeżyłem. Lecz wspomnienie wypadku pozostało niezmienione. Obraz dziwnej chwili wyrzeźbił się w duszy głęboko na zawsze. Patyna czasu nie przyćmiła silnego rysunku. Owszem, zda mi się, z lat ubiegiem podkreśla cienie w sposób tajemniczy. Byłem wtedy kierownikiem ruchu w Krępaczu, małej śródgórskiej stacji niedalekiej granicy. Z mojego peronu widać było jak na dłoni wydłużony szczerbaty łańcuch rubieży. Krępacz był przedostatnim przystankiem na linii zmierzającej ku pograniczu. Poza nim, w odległości 50 kilometrów, były jeszcze tylko szczytniska. Końcowa stacja kraju, w której stróżował czujny jak żuraw Kazimierz Joszt, kolega po zawodzie i przyjaciel. On sam lubił porównywać siebie z Charonem, a stację powierzoną swej pieczy przemianował artystycznym trybem na Ultima Thule. Widziałem w tym dziwactwie nie tylko reminiscencje ze studiów klasycznych, gdyż stacja obu nazw tkwiła głębiej, niż by się na pozór zdawało. Okolica szczytnisk była dziwnie piękna, chociaż oddalona od mojego posterunku ledwo o 3 kwadranse drogi pociągiem osobowym. Zdradzała zasadniczo odrębny i swój charakter, jakiego nie spotykało się nigdzie w tych stronach. Malutki budynek stacyjny przytulony do potężnej, granitowej ściany spadającej prostopadle w dół przypominał jaskółcze gniazdo przypięte do wnęki skalnej. Wokoło spiętrzone na 2000 metrów szczyty kryły w półmroku przestrzeń stacje i magazyny. Posępny smutek zwiany z czół olbrzymów owijał nieuchwytnym całunem kolejową przystań. W górze kłębiły się wieczne mgły i staczały w dół turbanami mokrych oparów. Na poziomie 1000 metrów, mniej więcej w połowie swej wysokości, tworzyła ściana gzyms w kształcie olbrzymiej platformy, której wyżłobienie niby pieczarę wypełniało po brzegi modro-srebrzyste jezioro. Parę zaskórnych strumieni, zbratawszy się potajemnie w trzewiach góry, biło z jej boku tęczowym łukiem ciklawy. Po lewej usłoń skały w zarzuconym na ramiona wiecznie zielonym płaszczu jodeł i limb, po prawej dzikie urwisko z kosodrzewiną, naprzeciw niby słup kresowy, nieugięta grań wichru. Nad nią przestrzeń nieba, chmurna lub pod brzask zrumieniona zorzą porannego słońca. Poza nią świat inny, obcy, nieznany. Dzika, zamknięta ustroń, groźną poezją szczytów owiana rubież. Stację łączył zresztą przestrzeni długi, w skale wykuty tunel. Gdyby nie on, izolacja zakątka byłaby zupełna. Ruch kolejowy, zabłąkany pomiędzy samotne turnie, malał, słabł, wyczerpywał się. Nieliczne pociągi, niby bolidy wytrącone z ruchu centralnego, wyłaniały się rzadko z czeluści tunelu i zajeżdżały przed peron cicho, bezgłośnie, jakby w obawie, by nie zmącić z dumy górskich geniuszy. Nikłe wibracje wniesione za ich przybyciem wśród górskie zacisze tężały rychło i krzepły wylękłe. Po opóźnieniu wagonów maszyna szybowała parę metrów poza peron i pociąg podjeżdżał pod sklejoną w granitowej ścianie wykutą halę. Tu stał długie godziny, wypatrując mroki pieczary oczodołami pustych okien, w oczekiwaniu na zmiany. Gdy nadszedł upragniony towarzysz, opuszczał leniwo skalne schronisko i odchodził w świat życia, w ognisko mocno grających tętn, a tamten zajmował jego miejsce.
I znów stacja zapadała w senne drzemanie spowite kwefem mgieł. Ciszę od ludzia przerywał chyba skwir orląt po okolonych żlebach lub szmer sterczących się w parowe piragów. Lubiłem tę górską pustelnię ogromnie. Była dla mnie symbolem tajemniczych krańców, jakimś mistycznym pograniczem dwóch światów, jakby zawieszeniem między życiem a śmiercią. Każdą wolną chwilę, powierzywszy krępacz opiece mego asystenta, jeździłem drezyną w odwiedziny do szczytnisk, do kolegi Joszta. Przyjaźń naszą starą, bo zawartą jeszcze w szkolnej ławie, wzmocniła wspólność zawodu i bliskie sąsiedztwo. Zżyliśmy się z sobą bardzo i dzięki czystej wymianie myśli stopili w przedziwną jedność. Joszt nigdy wizyt nie oddawał. Nie ruszę się już stąd ani krokiem, odpowiadał zwykle na moje wymówki. Tutaj mi już zostać do końca, bo czyż tu nie pięknie? Dorzucał po chwili, obejmując zachwyconym spojrzeniem otoczenie. Przyznawałem w milczeniu i wszystko wracało do dawnego porządku. Niezwykłym człowiekiem był kolega Joszt, ze wszystkich miar dziwnym. Mimo swej iście głębokiej łagodności i bezprzykładnej dobroci, nie cieszył się sympatią w okolicy. Górale zdawali się stronić od naczelnika stacji, z dala schodząc mu z oczu. Przyczyna leżała w dziwacznej opinii, którą sobie o nim nie wiadomo jak ludzie urobili. Joszt uchodził wśród ludu za widuna. I to ujemnym tego słowa znaczeniu. Mówiono, że przewiduje u bliźnich przywilej śmierci, że niejako przeczuwa chłodny jej powiew na twarzach wybrańców. Ile w tym było prawdy, nie wiem. W każdym razie zauważyłem w nim coś, co mogło zaniepokoić umysł wrażliwszy i skłonny do przesądów. Utkwił mi mianowicie w pamięci następujący dziwny zbieg okoliczności. Był w czytnickach między funkcjonariuszami stacyjnymi zwrotniczy nazwiskiem Głodzik. Pilny i sumienny pracownik. Joszt bardzo go lubił, traktując nie jak podwładnego, lecz jako kolegę i towarzysza zawodu. Pewnej niedzieli, zjechawszy, jako zwykle w odwiedziny, zastałem Joszta w posępnym nastroju. Był chmurny, jakiś ponury. Zapytany o powód, zbył mnie zrazu niczym i gwałtem nadrabiał miną. Wtem nawinął się Głodzik. Coś tam meldował, prosił o dyspozycję. Naczelnik bąknął ni to, ni owo, popatrzył mu dziwnie w oczy i uściskał jego szorstką, spracowaną rękę. Zwrotniczy odszedł zdumiony zachowaniem się przełożonego, kręcąc z niedowierzaniem swoją dużą, kędzierzawą głową. — Biedak — szepnął Joszt, patrząc smutno za nim. — Dlaczego? — zapytałem, nie pojmując całej tej sceny. Wtedy Joszt wytłumaczył. — Miałem zły sen tej nocy — mówił, unikając mego spojrzenia. — Bardzo zły sen. — Ty wierzysz w sny? — Niestety. Ten, który śniłem dzisiaj, jest typowym i nigdy nie zawodzi. Widziałem dzisiejszej nocy starą, zapadłą ruderę z powybijanymi szybami. Ile razy mi się wyśni ten przeklęty budynek? Jest nieszczęście. Ale w jakim związku pozostaje to ze zwrotniczym? W jednym z pustych okien ujrzałem wyraźnie zarysowaną jego twarz. Wychylił się z tej czarnej nory i powitał ku mnie swą kraciastą chustką, którą zawsze nosi na szyi. I cóż stąd? To był gest pożegnalny. Ten człowiek wkrótce umrze. Dziś, jutro, za lada chwilę. Sen mara, Bóg wiara, usiłowałem go uspokoić. Joszt uśmiechnął się, tylko z przymusem zamilkł. A jednak tegoż dnia wieczorem zginął Głodzik wskutek własnej pomyłki. Wprowadzona w błąd jego fałszywym sygnałem maszyna ucięła mu obie nogi. Wyzionął ducha na miejscu. Wypadek wstrząsnął mną do głębi i przez długi czas unikałem z Josztem rozmowy na ten temat. W końcu, może rok potem, zagadnąłem raz niby od niechcenia. Od kiedy miewasz te złowróżbne przeczucia? O ile pamiętam,
Nigdy dawniej nie okazywałeś podobnych właściwości. Masz słuszność, odparł niemile tknięty poruszoną kwestią. Ta przeklęta właściwość rozwinęła się u mnie dopiero później. Wybacz, że cię nękam tą niemiłą sprawą, lecz radbym znaleźć środek do wyzwolenia cię z fatalnego daru, kiedy zauważyłeś to u siebie po raz pierwszy, mniej więcej przed 8 laty. Więc rok po twym przesiedleniu się w tę stronę. Tak, to w rok po przeniesieniu mnie do Szczytnisk. Wtedy to, w grudniu, w samą Wigilię, przeczułem śmierć Groceli, ówczesnego wójta. Historia stała się powszechnie znana i w ciągu kilku dni zjednała mi złowieszczy przydomek Widuna. Górale zaczęli uciekać przede mną jak przed puszczykiem. Dziwne. A jednak coś w tym musi tkwić. Zachodziłby tu zatem klasyczny przykład na tak zwany długi wzrok, o którym, wiesz, swego czasu naczytałem się dużo w księgach starej magii. Podobną właściwością obdarzeni być mają dość często górale szkoccy czy iryjscy. Tak, i ja studiowałem dzieje tego objawu z łatwym do zrozumienia zainteresowaniem. Zdaje mi się nawet, że znalazłem o ogólnych zarysach przyczyny. Twoja wzmianka o puszczykach szkockich czy też iryjskich jest bardzo trafna, tylko wymaga paru słów uzupełnienia. Oto zapomniałeś dodać, że ci znienawidzeni przez otoczenie, niejednokrotnie wypędzani jak trędowaci poza obręb wsi nieszczęśliwcy, zdradzają swe zgubne zdolności tylko dopóki przybywają na wyspie. Przeniesieni na kontynent tracą żałobny dar swój i niczym nie różnią się od przeciętnych osobników. To szczególne, co mówisz, świadczyłoby więc o tym, że to wybitnie psychiczne zjawisko. Przecież zależne jest od czynników natury ktonicznej, czyli należącej do ziemi. Istotnie, fenomen ten ma bardzo dużo w sobie składników telurycznych. Jesteśmy synami ziemi i podlegamy jej potężnym wpływom, nawet w dziedzinach oderwanych pozornie od jej podłoża. Czy objawy własnego jasnowidztwa wywodzisz z podobnych źródeł? Zapytałem po chwili wahania. Naturalnie. Wpływa na mnie otoczenie. Pozostaje pod działaniem tutejszej atmosfery. Mój złowieszczy przymiot wynikł z nieubłaganą logiką z duszy tej okolicy. Żyję na pograniczu dwóch światów. Ultima Thule, szepnąłem schylając głowę. Ultima Thule, powtórzył jako echo Joszt. Umilkłem przejęty uczuciem lęku. Po czasie otrząsnąwszy się z wrażeniem zapytałem. Dlaczego zdając sobie tak jasno sprawę z wszystkiego, nie przeniosłeś się dotąd w inne strony? Nie mogę, w żaden sposób nie mogę. Czuję, że gdybym się stąd usunął, postąpiłbym wbrew swemu przeznaczeniu. Przesądny jesteś, Kazik. Nie, to nie jest przesąd, to przeznaczenie. Mam głębokie przekonanie, że tylko tutaj, tylko na tym skrawku ziemi mam spełnić ważną jakąś misję. Jaką? Nie wiem jeszcze dokładnie. Mam tylko słabe jej przeczucie. Urwał, jakby zląkłszy się tego, co powiedział. Po chwili, zwracając swe siwe, prześwietlone blaskiem zachodu oczy na skalistą ścianę rubieży, dodał szeptem. Wiesz, nieraz zdaje mi się, że tu, z tą prostopadłą granią, kończy się świat widzialny, że tam, po drugiej stronie, zaczyna się świat inny, nowy, jakieś nieznane w ludzkim języku mare tenebrarum. Spuścił znużone oczy ku ziemi i zwrócił się w stronę przeciwną, ku przestrzeni kolejowej. A tutaj, dorzucił, tutaj kończy się życie. Oto jego ostatni wysiłek, ostatnia krańcowa odwaga. Tutaj wyczerpuje się jego twórczy rozmach. Przeto stoję tu jako strażnik życia i śmierci, jako powiernik tajemnic z tej i tamtej strony grobu. Domawiając tych słów, spojrzał mi głęboko w oczy. Był piękny w tej chwili,
natchnione spojrzenie zamyślonych oczu, oczu poety i mistyka, skupiło w sobie tyle ognia, że nie mogłem znieść ich promiennej mocy i pochyliłem się z trzcią głową. Wtedy zadał mi końcowe pytanie. Czy wierzysz w życie po śmierci? Podniosłem powoli głowę. Nic nie wiem. Ludzie mówią, że tyle jest dowodów za, co i przeciw. Radbym uwierzyć. Umarli żyją, powiedział mocno Joszt. Nastało długie, wsłuchane w siebie milczenie. Tymczasem słońce, zakreśliwszy łuk nad zębatym żlebem, skryło tarczę poza jego zrębem. Już późno, zauważył Joszt, i cienie wychodzą z gór. Musisz dziś wcześniej się położyć, zmęczyłeś się jazdą. I na tym zakończyliśmy pamiętną naszą rozmowę. Odtąd ani razu już nie mówiliśmy o rzeczach ostatecznych, ani groźnym darze drugiego wzroku. Wystrzegałem się dyskusji na ten niebezpieczny temat, gdyż widocznie sprawiała mu przykrość. Aż razu pewnego on sam przypomniał mi swe ponure zdolności. Było to 10 lat temu. W środku lata. W lipcu. Daty tych zdarzeń pamiętam dokładnie. Wyraziły się w pamięć na zawsze. Było to w środę, 13 lipca, w dzień świąteczny. Jak zwykle rano przyjechałem w odwiedziny. Mieliśmy razem ruszyć ze strzelbami w sąsiedni Parów, gdzie pojawiły się dziki. Zastałem Joszta w nastroju poważnym, skupionym. Mówił mało, jakby zajęty upartą myślą, strzelał źle, w roztargnieniu. Wieczorem na pożegnanie uściskał mnie gorąco i podał zapieczętowany list w kopercie bez adresu. — Słuchaj, Roman — mówił drżącym ze wzruszenia głosem — mają zajść w życiu moim ważne przemiany. Być może będę zmuszony wyjechać stąd na czas dłuższy i zmienić miejsce pobytu. Jeśli by to rzeczywiście nastąpiło, otworzysz ten list i odeślesz pod adresem zawartym wewnątrz. Sam nie będę mógł tego zrobić z rozmaitych powodów, których obecnie nie wymienię. Zrozumiesz to później. Chcesz mnie opuścić, Kaziu? Zapytałem zdławionym od bólu głosem. Dlaczego? Czy otrzymałeś jaką smutną wiadomość? Dlaczego wyrażasz się tak niejasno? Zgadłeś. Ujrzałem dzisiaj we śnie znowu rozwalony dom, a w jednej z jego czeluści postać osoby bardzo mi bliskiej. Oto wszystko. Żegnaj, Romku. Rzuciliśmy się sobie w ramiona na długą, długą chwilę. Za godzinę byłem już u siebie i targany burzą sprzecznych uczuć wydawałem instrukcje jak automat. Tej nocy nie zmrużyłem oka, niespokojnie przechadzając się po peronie. Nad ranem, nie mogąc wznieść dłużej niepewności, zatelefonowałem do Szczytnisk. Odpowiedział natychmiast, dziękując serdecznie za troskliwość. Głos jego spokojny i pewny, treść słów pogodna, niemal żartobliwa, podziałały kojąco. Odetchnąłem. Czwartek i piątek upłynęły spokojnie. Co parę godzin porozumiewałem się z Josztem telefonicznie, za każdym razem otrzymując odpowiedź uspokajającą, nie zaszło nic ważnego. Podobnie rzecz się miała w sobotę w ciągu dnia. Zacząłem odzyskiwać zachwianą równowagę i udając się na spoczynek koło 9 wieczór w lokalu służbowym, zwymyślałem go przez tubę telefonu od puszczyków, kruków i tym podobnych złowieszczych stworzeń, które same, nie mogąc znaleźć spokoju, innym go zmącają. Przyjął wyrzuty w pokorze i życzył mi dobrej nocy, jakoż wkrótce zasnąłem twardo. Spałem parę godzin. Nagle, wśród najgłębszego snu, usłyszałem nerwowe dzwonienie. Na pół przytomny zerwałem się z otomany, zasłaniając oczy przed rażącym światłem gazu w lampie. Dzwonek wzywał powtórnie. Podbiegłem do aparatu, przykładając ucho do receptora. Mówił Joszt. Urywanym głosem. Wybacz, że ci przerywam sen. Wyjątkowo muszę puścić dziś wcześniej towarowy numer 21.
Trochę mi nieswojo. Odjedzie za pół godziny. Wydaj odpowiedni sygnał. Ha! Błonka, wydawszy parę chrapliwych tonów, nagle przestała drgać. Nasłuchiwałem stętniącym sercem, czy czegoś jeszcze nie usłyszę. Lecz daremno. Z tamtego końca drutu szło ku mnie głuche milczenie nocy. Wtedy zacząłem sam mówić. Pochylony do otworu aparatu, rzucałem w przestrzeń słowa niecierpliwe, wyrazy bólu. Odpowiadała kamienna cisza. Wreszcie, zataczając się jak pijany na nogach, odszedłem w głąb pokoju. Wyciągnąłem zegarek i spojrzałem na tarczę. Było 11:50 w nocy. Odruchowo porównywałem czas z zegarem ściennym nad biurkiem. Rzecz dziwna. Zegar stał. Znieruchomiałe indeksy, zasunięte jeden na drugi, znaczyły godzinę 12:00. Zegar stacyjny przestał chodzić od 10 minut. To jest od chwili gwałtownego urwania rozmowy. Zimowy dreszcz wstrząsnął mym ciałem. Stałem się bezradny w środku spokoju, nie wiedząc dokładnie jak zwrócić, co począć, w jakiej chwili chciałem wsiąść na drezynę i pędzić co sił do szczytnisk. Lecz w porę się wstrzymałem. Nie mogłem teraz opuszczać stacji. Asystenta nie było. Służba pospana, a nadzwyczajny pociąg towarowy mógł lada chwila zajechać przed peron. Bezpieczeństwo krępacza spoczywało wyłącznie na moich barkach. Nie pozostało nic innego, jak czekać. Więc czekałem. Jak ranny zwierz rzucając się z kąta w kąt pokoju, czekałem z zaciśniętymi ustami, co chwila wychodząc na peron i nasłuchując sygnałów. Wszystko na próżno. Nic nie zapowiadało przybycia pociągu, więc znowu wróciłem do biura, by okrążywszy parę razy pokój, ponowić próbę z telefonem. Bezskutecznie. Nikt nie odpowiadał. W dużej, stacyjnej sali oświetlonej oślepiająco białym światłem gazu uczułem się nagle ogromnie samotny. Jakiś lęk dziwny, nieokreślony, ujął mnie w drapieżne pazury i trząsł, że zacząłem dygotać jak w febrze. Usiadłem znużony na otomanie i ukryłem twarz w dłoniach. Bałem się patrzeć przed siebie, by nie spotkać czarnych palców zegara wskazujących niezmiennie godzinę północy. Jak dziecko, bałem się spojrzeć otwarcie dookoła, by nie zobaczyć czegoś strasznego, co krew ścina lodem. Tak minęły 2 godziny. Nagle drgnąłem. Grały dzwonki telegrafu. Podskoczyłem do stołu, gorączkowo puszczając w ruch przyrząd odbiorczy. Z bloczku powoli jęło się wysnuwać długie, białe pasemko. Nachylony nad zielonym prostokątem sukna, ująłem w rękę pełzającą wstążkę i szukałem znaków. Lecz rulon był niezapisany, ani śladu rylca. Czekałem z wytężonym wzrokiem, śledząc ruch taśmy. Nareszcie pojawiły się pierwsze słowa w długich, minutowych odstępach. Wyrazy ciemne jak zagadka. Złożone jakby z trudem wielkim i wysiłkiem, ręką drżącą i niepewną. Chaos. Mroczno. Bezład snu. Daleko. Szary. Świt. Och, jak ciężko, jak ciężko. Wyzwolić się. Wstręt, wstręt. Szara masa. Gęsta, cuchnąca, nareszcie, oderwałem się, jestem. Po ostatnim słowie nastąpiła dłuższa, parominutowa przerwa. Lecz papier snuł się dalej leniwą falą i znów pojawiły się znaki. Teraz już pewniej stawiane, śmielsze. Jestem, jestem, jestem. On, mój kształt leży tam, na sofie, zimny. Rozpada się powoli, od wnętrza, obojętnym już. Przechodzą jakieś fale, duże, jasne fale, wir. Czujesz ten ogromny wir? Nie? Ty go czuć nie możesz i wszystko przede mną obecne. Wszystko teraz,
cudowny odmęt, porywa mnie z sobą, porywa, idę już, idę, żegnaj Rom. Depesza nagle się urwała, aparat stanął. Wtedy prawdopodobnie zachwiałem się i upadłem na posadzkę. Tak przynajmniej utrzymywał asystent przybyły koło 3 nad ranem. Wszedłszy do biura, zastał mnie bez pamięci na ziemi z ręką owiniętą szarfami papieru. Oprzytomniawszy, zapytałem o pociąg towarowy. Nie przybył. Wtedy, bez wahania, wsiadłem do Drezyny i wśród pierzchających mroków puściłem motor w stronę Szczytnisk. Po półgodzinnej jeździe byłem na miejscu. Zaraz u wstępu spostrzegłem, że zaszło coś niezwykłego. Zwykle spójną i samotną stację zalegał tłum ludzi cisnących się do lokalu służbowego. Gwałtownie rozpychając gawieć, utorowałem sobie drogę do wnętrza. Tu zobaczyłem paru mężczyzn pochylonych nad sofą, na której leżał z przymkniętymi oczyma Joszt. Odtrąciłem jednego i przypadłem do przyjaciela, chwytając go za rękę. Lecz ręka Joszta, zimna i sztywna jak marmur, wysunęła się z mojej i opadła bezwładnie poza brzeg posłania. Na twarzy ściętej mrozem śmierci, w wichurze bujnych, popielatych włosów, rozlany był cichy, błogi uśmiech. Udar serca, wytłumaczył stojący obok lekarz. Dziś o północy. Uczułem ostry, kłujący ból w lewej stronie piersi. Odruchowo podniosłem oczy na zegar ścienny nad otomaną i on stanął w tragicznej chwili i on wskazywał 12. Obsunąłem się na sofę, siadając przy zmarłym. Czy zaraz stracił przytomność? Zwróciłem się do lekarza. Na miejscu. Śmierć nastąpiła równo o 12:00, w nocy, w chwili nadania depeszy przez telefon. Gdy 10 minut po północy przybyłem zawezwany przez dróżnika, pan naczelnik już nie żył. Czy kto telegrafował do mnie między 2:00 a 3:00? Zapytałem wpatrzony w twarz Joszta. Obecni spojrzeli po sobie zdumieni. Nie, odpowiedział asystent. To wykluczone. Wszedłem do tego pokoju koło 1:00, by, wie pan, objąć funkcję po zmarłym i dotąd nie opuściłem lokalu służbowego ani na chwilę. Nie, panie naczelniku, ani ja, ani nikt inny ze służby tej nocy nie używał telegraficznego aparatu. A jednak, rzekłem półgłosem, dziś w nocy, między 2:00 a 3:00, odebrałem depeszę ze Szczytnisk. Zapadło głuche, kamienne milczenie. Jakaś słaba, niedołężna myśl przedzierała się z trudem do świadomości. List. Sięgnąłem do kieszeni, rozdarłem kopertę. Był przeznaczony dla mnie. Oto, co pisał Joszt. Ultima Thule. 13 lipca. Drogi Romku, mam zginąć wkrótce, nagle. Człowiekiem, którego dziś we śnie widziałem w jednym z okien rudery, byłem ja sam. Może niebawem spełnię swoją misję, a ciebie wybiorę na pośrednika. Opowiesz ludziom, dasz świadectwo prawdzie. Może uwierzą, że świat jest inny. Jeśli zdołam, żegnaj. Nie. Do widzenia. Kiedyś. Po tamtej stronie. Kazimierz. Było to opowiadanie Stefana Grabińskiego pod tytułem Ultima Thule. W audycji Dom Kultury na Mroczna Noc dla MDK Bogucice Zawodzie czytał Adam Michniewicz.